Witam podróżników. Jestem teraz na lotnisku w Melbourne, Melbourne Tullamarine Airport. Jedna rzecz, co zauważyłem z rozmowami z różnymi Polakami, to że niektórzy Polacy by chcieli przylecieć do Australii na przykład, ale jedno, co ich strasznie stresuje, to jest lotnisko. Dlaczego? No, bo lotnisko może być takim troszeczkę miejscem, jak widzicie, ogromnym i szczególnie dla ludzi, którzy nie znają angielskiego albo mają słaby angielski, no to może być troszkę przerażające. Ja wiem, że ogólnie prowadzę firmę, gdzie organizuję podróże po Australii, to znaczy Polacy wyjeżdżają z Polski, żeby przylecieć do Melbourne, a nie na odwrót, tak jak ja teraz lecę do Polski. Ale co po prostu chciałem wam pokazać, jak sobie można poradzić na lotnisku i żeby nie stresować się lotniskami. Zapamiętajcie, że lotnisko to jednak jest międzynarodowe miejsce i specjalnie stworzone po to, żeby ludzie po prostu się nie pogubili. Ludzie, którzy znają różne języki, są z różnych krajów i tak dalej. I to jest specjalnie zrobione. Stąd, jeśli się chce podróżować, no to rzeczywiście kilka słów, przynajmniej kilka słów, powinno się wiedzieć po angielsku. Jedno z tych słów to jest departure. Departure znaczy na odlot. No to wchodzisz z drzwi tutaj, o, idziemy sobie tutaj. I teraz wchodzimy sobie na lotnisko. Tutaj taksówka nas odwiozła i teraz wchodzimy i patrzymy i mówimy sobie, ja pierdzielę, co mamy zrobić, gdzie mamy iść. No to pierwsza rzecz, tam pisze International Departure. Ok. Ale co nas interesuje? Interesuje nas nasza tablica, to znaczy tablica odlotów. Tutaj. W tym przypadku ja jadę do Doha i mój odlot jest o 21.35. I teraz co mam robić? Tam pisze na górze counter. To jest kontuarz. I to jest kontuarz D. To w takim razie wiem, że mój samolot, kontuarz do mojego samolotu jest w kontuarzu D. Jak widzimy, literki są na górze. C, F, K, G i tak dalej. No i tam daleko jest D. No to po prostu idziemy do kontuaru, co po angielsku jest counter D. I tam jest odprawa. Proste. No to dzisiejsze słowa, jak na teraz, to jest departure. Departure znaczy odlot, counter znaczy kontuarz. Przylatujesz czy przyjeżdżasz na lotnisko, pierwsza rzecz, musisz zobaczyć, wszędzie są tablice, tablice, gdzie pokazują, gdzie samoloty odlatują czy przylatują. Nasze interesują odlatujące samoloty. No to tam patrzę i znajdujemy nasz samolot, bo te samoloty są w kolei, są napisane w kolei odlotów. Ja już widziałem, że 21.35, no to patrzę, myk, aha, rzeczywiście 21.35, Doha, tak, dokładnie tam jadę, Katar, pisze, tak, zgadza się, no to tam pisze pod kolumną kontu, counter, kontuarz D. No to w takim razie idę do kontuaru D. No i tam babce, czy ktoś, oczywiście trzeba podać bilet czy paszport. Nawet jeżeli się nie umie po angielsku, no to tam nie ma tak naprawdę żadnej rozmowy. Tylko po prostu podajesz, ona pyta się paszport, please, no to paszport, to jest paszport. Podajesz paszport i dzięki paszportem znajduje ciebie w komputerze. Oddajesz tam torby, oczywiście jeżeli spyta się mało torby, dużo torby, ile toreb, no to tak, no to tutaj może być malutka
sytuacji, ale to są ludzie, którzy są wyćwiczeni w takich sprawach i oni wiedzą, że spotkają się z różnymi turystami i że nie każda osoba po angielsku umie, no to w najgorszym wypadku, jeżeli będzie problem z dogadaniem się, no to co babka zrobi? Babka wyjdzie z kontuaru, tu jest ten kontuar, gdzie miałem odprawę, to jak coś, no to jeżeli babka zauważy, że jest problem z komunikacją, to ona sama wyjdzie z kontuaru, weźmie te torby, położy te torby na przykład na wagę, bo potrzebuje je zważyć i spisze tam dane, da taką nalepkę, nalepka jest tutaj. Nalepi nalepkę na te bagaże i tyle. I oczywiście da ten wejściówki. No, a wejściówki to już mamy następna sytuacja. Następne słówko, które musimy zapamiętać. A to jest słówko gate, brama. Boarding to jest kiedy się wchodzi do samolotu. Gate, brama, to jest najważniejsze. No i to jest już siedzenie, 45k. Ale to już nie jest tak ważne. Ważne jest to, bo jak już mamy odprawę, to teraz musimy wiedzieć, no, gdzie mamy iść. No to gate to jest brama. Każde lotnisko ma tak jakby bramy, gdzie samoloty przylatują do tych bram. No to teraz ja wiem, że teraz muszę iść za strefą celną i po prostu kieruję się na gate. W tym przypadku, zapomniałem. Jak już wejdę za strefą celną, no to będę kontynuował dalej. No, teraz pytanie jest, gdzie jest strefa celna? Bardzo prosto. Znowu słowo dnia, departures, i obok tego widzicie nawet symbol. Samolocik odpływający, no i po prostu idziemy tam, gdzie pisze departure, gdzie pisze odloty. Wszyscy, nieważne do jakiego samolotu, nieważne gdzie lecą, muszą wszyscy iść tutaj, bo to jest strefa celna. Musimy przejść przez strefę celną i później dopiero oddzielamy się i idziemy do bramy naszego samolotu. Oczywiście różni ludzie jadą, zależy gdzie lecą, to idą do osobnych bram. No to już przeszłem przez strefę celną. Co to znaczy? To znaczy, że tam bagaże przeszły przez rentgen i ja musiałem przejść przez rentgen. A tam sprawdzali, czy nie ma się jakichś metalowych rzeczy, bomby, pierdoły, pistolety i tak dalej. No to oczywiście one są wszystkie z metalu zrobione, dlatego trzeba przejść przez wykrywacz metalowy i tak dalej. No, okej, dobrze, no to teraz już przeszłem przez to, już sprawdzili tam, i po prostu torby przeszły przez ten rentgen i tak dalej, no i teraz lecimy dalej. I teraz jesteśmy, jak już jesteśmy, przeszliśmy tą strefę celną, no to już jesteśmy gotowi do szukania samolotu i po prostu czekania przed wejściem do samolotu. No to wejście do samolotu to się nazywa bramy. Bramy. Normalnie, logiczne. Brama, bo przechodzisz przez bramę, żeby wejść do samolotu. Różne lotniska mają różną ilość bram. To jest jednak duże lotnisko. W Melbourne to jest dużo bram. Ale nas nie interesuje, czy dużo, czy mało. Nas interesuje numer bram. W tym przypadku to jest brama numer 16. No, już idziemy i będziemy szukali. Tam wszędzie będą oznakowania. Będzie gates, brama, od słowa brama. I tam będą strzałki i tam będą numery. Gates tam od 1 do 3, czy tam 4 do 8, czy 9 do 20. I na przykład tam będą wskazówki w lewo, w prawo, prosto. No to wiedząc, że idziemy na bramę, do bramy 16, to po prostu idziemy tam, gdzie strzałka pokazuje, gdzie będzie brama 16 i żadna filozofia. No, to żeby tak podsumować. Wchodzimy z ulicy, lotnisko, patrzymy, wow, kurde, co tu robić, dużo ludzi, dużo się dzieje i tak dalej. No, musimy na początku pójść, pierwsza rzecz, do tablicy. Tablicy, gdzie pisze departures, odloty, jak mówię.
i tam szukamy nasz lot, który jest w tym, jest napisany, jeśli chodzi o godziny, o której są te wyloty. No to szukamy nasz, o, tu jest na przykład, tu jest, te znakowanie są wszędzie. Na przykład tutaj, zobaczcie. Tam. Doha 21:35, gate, brama 16, no i tam pisze, że otwiera się ta brama o 20:35. Tak mówię, te znakowanie są wszędzie. No to szukamy nasz lot, naszą bramę, nasza brama jest 16 i szukamy znaki, które pokazują, gdzie ta brama jest. Departure, odlot, gate, brama, counter, kontuar. I praktycznie można powiedzieć, że to, ale mam jeszcze lepszą wiadomość, że jeżeli dalej uważacie, że to jest przerażające, no to powiem wam dobrą wiadomość. Nie zapomnijcie, jeżeli jesteście w Polsce i byście przylatowali do Australii, no to nie zaczniecie z lotniska w Melbourne oczywiście, tylko zaczniecie w lotnisku w Polsce. No to wszystko będzie napisane po polsku. Odlot, brama i tak dalej, i tak dalej. To nawet nie znając języka angielskiego, nie będziecie potrzebowali język ten, bo się dogadacie po prostu po polsku. I wtedy będziecie mieli pierwszą praktykę w tej całej procedurze. Jak znajdziecie ten kontuarz, pójdziecie tam do tej lady, gdzie ta babka jest, babka spyta się o paszport, no to podacie paszport, ona tam, wiesz, tam powie, proszę tam bagaż na wagę i tak dalej. I później napiszę tą wejściówkę, wydrukuję, powie, no to proszę pana, idź tutaj, brama jest ta i ta i ta. I po prostu to jest cała procedura i wtedy idziecie tak jak ja, idziecie do strefy celnej, tam gdzie pisze odloty, idziecie przez odloty, strefa celna, przechodzicie przez to i szukacie tej bramy. Prosta sprawa. Po polsku będziecie mieli praktykę. Później jakbyście przylecieli na przykład do Australii, i byście musieli wrócić z powrotem do Polski i myśleli, o kurde, stresujące, przecież byliście przez tą samą procedurę, tylko teraz musicie substytuować te polskie słowa na angielskie słowa, te kilka słów. Okej, jaka brama? Brama 16. Brama 6, 8, 12 do 20, to jest prosto, idziemy prosto. No, będąc na lotnisku, zobacz, ile tutaj różnych rzeczy jest. Jakie zapachy, jakie wszystko, jak to ładnie jest ten. Kurde, nie kupujcie nic na lotnisku. Oczywiście, jeżeli macie krew ekonomisty. Bo jeżeli macie krew kogoś, który w dupie ma pieniądze i ma kaprys i nie martwi się, że przepłaca ogrom, no to kupujcie sobie co chcecie. A, powiem wam, 4,50 za Coca-Colę, co na polskie wychodzi 4,50, 9, z jakieś 17 zł, to tak naprawdę jest normalna cena. Ale krótko mówiąc, logiczny człowiek, który zorganizuje się, nie kupuje nic na lotnisku. Tintamy. Zobaczcie tutaj. Tintamy 4,50. Taki przypadek jest, że ja właśnie kupiłem tintamy, bo tintamy to jest jeden z moich prezentów, których ja biorę do Polski. Ja zapłaciłem $1.24, ale oczywiście, jeżeli masz ochotę, to możesz kupić te same tintamy za 4,50 tutaj. Ja kupiłem dwie paczki, wydałem $2 tel, za dwie paczki wydałem jedno, dwie trzecie, to jest cena za jedne. To jest na przykład jeden przykład. Ok, tutaj strzałki. Brama 6, 8 na lewo, brama 12, 15, 16 prosto, brama 10, 15 prawo, nasza brama jest 16, idziemy. Prosto. Proste. Chyba. No i tak to jest. Teraz ktoś może powiedzieć, hej facet, jak kurde nie kupuje się nic na lotnisku, przecież tam jest strefa bez słowa. Tak. Zgadza się. Dlatego w takim razie
będę bardziej precyzyjny. Nie powinno się kupować na lotnisku pierdół, ani jedzenia. Co to znaczy pierdoły? No na przykład Tim Tam. Czy na przykład jakieś tam, nie wiem, czapkę, czy jakieś koszulki, jakieś gówno. Nie, no way. Miejsca, żeby kupować takie rzeczy, no to są na mieście. Co można kupić na lotnisku? Co powinno się kupić na lotnisku? Alkohol i papierosy. Ale gdzie? Nie w Australii tutaj, nie tutaj, bo tu mogłem sobie, teraz jadę do Polski. Oczywiście, wiesz, alkohol, wiem, że to jest alkohol dla Polaków. Czemu nie kupiłem nic? Bo nie chcę płacić 3 razy więcej. Bo najlepsze ceny na alkohol i papierosy, no to są w krajach, w arabskich krajach, na lotnisku tam, a ja mam przestój, nie wiem, postój, nie wiem jak to się mówi, w tym, w Doha. Kurde, ja tam zapłacę za karton papierosów 1/3 co tutaj i 1/7 czy 8 czy coś, ile kosztuje w Melbourne i połowę co kosztuje w Polsce, w Doha. To po co ja mam tutaj na przykład wydawać za karton $50, co jest na polskie 130 zł, jak mogę w Doha kupić za $20. Następne kraje, gdzie można bardzo dobre, tanie alkohol i papierosy, w krajach azjatyckich. Singapur, Bangkok, Kuala Lumpur. Tak, to Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, Hongkong. Tak, z mojego doświadczenia, bo byłem tam jest bardzo tanie. I w arabskich krajach. Doha, Abu Dhabi i tak dalej. Alkohol tam się kupuje i papierosy bardzo tanie. Bo też może być tak, dam przykład. Wylatujesz teraz z Melbourne, zależy jaki masz lot, wylatujesz z Melbourne. Ja mam na przykład lot z Melbourne do Doha. I tylko mam jedną przesiadkę. Mam bardzo dobry ten. No to oczywiście mi to bardzo pasuje, bo kupię sobie w Doha. Ale poprzednio jak kiedyś latałem, czy zdarza się nieraz, że mam 2 przesiadki. Jedna w Azji, jedna w Europie. No to na przykład w Azji, tak jak mówiłem, w różnych krajach miałem przesiadki, w Hongkongu, czy w Kuala Lumpur, czy w Singapurze, w różnych tam krajach, zależy oczywiście jaka to jest linia. I później miałem następną w Europie. Gdzie w Europie? Różnie. To mogło być Helsinki, to mogło być Wiedeń, to mogło być Frankfurt, różne kraje. No to co ja robiłem? Ja kupowałem alkohol i papierosy w Azji, tam gdzie byłem w Azji. Dlaczego? Bo tam jest strefa bez słowa, tak jak jest na wszystkich lotniskach, ale tam jest po prostu o połowę taniej. Dlaczego? Nie wiem, to już jest inny temat. To już nie będę teraz, wiesz, gadał o tym. To jest inny temat, ale jeżeli ma się 2 postoje, czy przesiadki w Europie i na przykład w Azji, czy w Europie i na przykład w arabskich krajach, no to nie kupuje się w Europie. Nie kupuje się w Australii. Kupuje się w tym w azjatyckich krajach. Nie wiem o perfumach, bo wiem, że perfumy też są, ale tak instynktownie mi mówi, że perfumy, jakby się chciało perfumy kupić, to chyba też w tych samych krajach. Nie w Australii, nie w tym, jak to się nazywa, w europejskich krajach. No, ale anyway, jak przyjedziesz do mnie, no to ja wam pokażę super miejsca na mieście, gdzie można perfumy kupić. Mi się wydaje, że nawet w takiej cenie, tak jak tutaj, czy może nawet i taniej. No, dlatego też skupiam się na alkohol i papierosach. Okay. Brama 16, no to czekamy, siedzimy. Tutaj widać, że ludzie już czekają na odlot i odlot będzie, teraz jest 20:17, no godzinę czasu mam. No to ja tutaj sobie tam sobie pogadam do kamerki, tam na inne tematy. Chyba zacznę poruszać biznesowe tematy na mój biznes, mój kanał i no i tyle. No to mam nadzieję, że te malutkie doświadczenie, ta dosyć długa rozmowa troszeczkę pomogła i troszeczkę odciągnęła ten stres, który może przerastać niektórych ludzi, których język nie jest angielski. Thank you.